polecić dzienniczek i listy Świętej Teresy de los Andes. Dzisiaj może nam się kojarzyć Chile tylko z Isabel Allende, które książki są bardzo znane. Natomiast warto zwrócić uwagę, że prawda o społeczeństwie chilijskim nie jest przekazywana tylko przez Isabel Allende, ale również przez dzienniczek Teresy de los Andes, która należała do arystokracji chilijskiej. I okazuje się, że w tej arystokracji chilijskiej mogło wyrosnąć wspaniałe dziecko, wierne, radykalny w swojej wierze do Jezusa.